Cześć wszystkim, znowu pol 7, a przecianka Majui. Farmiłem. Zobaczcie różnicę w czasie pomiędzy tymi dwoma save'ami. To jeszcze nic. Ale trzeba wrzucać filmy. Dobra. Co wyfarmiłem? Troszkę levele poszły dla naszych towarzyszy. No nie wiem, co na przykład. Ty na przykład dostałeś Intimidate 2. Coś jeszcze? Trochę inteligencji podostawali. Trochę coś jeszcze, jakichś innych statów. Zobaczcie, ile jeszcze rzeczy nam brakuje. Bra, Rockdoll może nam się przydać niedawno, niedługo. Sniping Stone. Ciekawe, zobaczmy to. Ej, teraz brakuje nam Pearl Steela. Będę musiał to wyfarmić. Shock Gauntlet. Ciach. I jeszcze chcieliśmy jakąś Bone Cleaver. Electric Cleaver. Cleaver. Dobra. First Strike 2, Greater Hill. Ale to spojrzymy. Teraz tak. Ty, Electric Cleaver. Coś doszło. Ciekawe. Premium Scrap. Dlaczego po pobudowaniu Cleavera się to odblokowało? Nie mam pojęcia. Premium Clay, Premium Wood. Premium Dirt. W każdym razie... wydaje się to, że Bone Cleaver jest we wszystkim prawie lepszy. To weźmy jego. Ważne, żeby nasz kot zabójca miał broń elektryczną. Dobra, czy coś jeszcze chcemy spojrzeć? I na razie nie. Jeszcze do farmienia trochę wrócę. Co farmiłem? Prawie wszystkie miejscówki poodwiedzałem. Kat Spirit Road mam wszystko na 100%. Tamę mamy na 100%. A, to nie. Tamtego się nie da na 100%. Tutaj, właśnie, mamy jakąś nową miejscówkę u... ten, u smoków. Niedługo pójdziemy ją zwiedzić. Ale poza tym wszystko jest na 100%. To na 100%. Zostało mi jeszcze miejscówkę Gaidala na 100% wyfarmić. I dobra. A w międzyczasie... co my tu mamy? Zobaczmy. Dobra, piesek gotowy. Jakby co gotowy. Mam złe przeczucia co do tego eventu. A, to jest jednak inny event. Dobra. To jedźmy. どうやら近隣の村々が被害に遭っているようです。先ほど城塞に来ていた商人から聞いた情報です。加えて王国軍本体も対処に乗り出しているとのことです。村の警護や討伐は行っているようですが、 攻撃的な性質を持つ霊体は数を増す一方らしく。brzmi jak wasz problem. この件はあなた方がグアラクーナ商会に報告するべきかと思いまして。
Rosalyn opuściła posterunek i teraz duchy robią się niegrzeczne.私はあそこから離れてはいけなかったのよ。呪いのことばかりに意識を向けて、役目のことを考えてはいなかった私の責任だわ。アバロ隊長、ごめんなさい。私、行かせてもらうわ。 Nie gadaj bzdur. Avaros znajdzie jakiś pomysł. Zbuduje jakąś mechaniczną Rosalyn czy coś takiego. あなたたちに出会えた私は幸福だった。けれど、私は戻らなくては。 私はインフルース王国から与えられた役目を放棄してしまっていた。後任に引き継ぎもせず、自分勝手な幸福を優先して離れてしまったのよ。だから霊たちが怒ったのね。慰める者がいなくなって、進むべき道を分からず迷ってしまったんだわ。 No, brawa, rozejęło ci to. その理解で合っているわ。そうよ。私は霊を鎮める役目を負う管理人。役目を忘れた罪を償わなければ。 ありがとう。やっぱりあなたは優しいわね。これで最後だもの。遠慮なく頼らせてもらうわ。
させてもらうわ。Dobra. Nie będzie zbyt ciekawy. Gra próbuje robić z tego jakąś straszną aferę, ale po prostu pójdziemy tam, zrobimy porządek i będzie pozamiatane. Dobra, w każdym razie Rosaline dostała wezwanie z Inforus Kingdom, bo jakieś duchy niszczą jakąś wioskę, o kogo to chodzi. No i teraz czuje się winna, ponieważ opuściła swój posterunek na Spirit League Path i przez to duchy są niezadowolone, że nikt ich nie prowadzi w zaświaty, bla 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 bla. Coś z tym zrobimy, nie wiem. Dobra, właśnie, zobaczmy jeszcze jedną rzecz, tak. Niektórzy troszkę poawansowywali, na przykład ty, Rosaline, dostałaś Anti-Poison Magic Resist 2 i to w sumie tyle. Ty... nie wiem, nie dostajecie tytułów. Ty awansowałaś, dostałaś Reflect 1. No, a poza tym to tyle. Ktoś jeszcze awansował? Chyba nie. Dobra. A, Fia awansowała przed chwilą. Dobra, Fia. Co tu dostałaś? Greater Heal. 100 HP-ków. Range 2. Przydałby się lepszy range. Ale tak... ale i tak całkiem spoko. I... dobra... weź wolej, na wszelki wypadek i... zapisujmy, zapisujmy często i... nie pamiętam, co Kisnir będzie miała do nas za sprawę, zobaczmy. Jeżeli ćwiczył przy takiej samej muzyce, która leci właśnie w tle, no to całkiem spoko to nini. Wyobraźcie sobie, oni trenują z mieczami, jak ktoś obok stoi i naparza tą solówkę na gitarze. ありがとう。ずっと見ていたようだが、何か用事だったのだろうか。A, dobrze wiedzieć, że nie tylko Varu zapierdziela w tej twierdzy. Wsoku no jitai to yu no wa itsu okoru ka wakaranai. Kishidan-in wa kou shite kitaete oku no mo shigoto no uchi da kara na.
それに気づいたのだ。結局のところ、私はこうして体を鍛え、技を磨き、いつか誰かのためにと準備していることが好きなのだと。だからこそ毎日続けられる。剣術も、騎士という生き方も。アバロも、好きだからこそ毎日工房で作業を続けられるのだろう。言葉はしっくりくるな。もはや私にとって騎士であることや剣を振るうことは日常になっている。アバロ、至らない部分を支え合うのが仲間だといつかあなたは言ってくれたな。その言葉に感銘を受け、その意味と向き合い方を考えていた。仲間とは、そして何か問題が起こったとき、互いに力が足りずにことをなせず、悔やむことがないようにする。その方法を。そこで考えついたのがこれだ。今は騎士団の面々にしか訓練を施していないが、住民にも希望する者がいれば訓練に参加してもらうのはどうかとな。po prostu chcesz mieć więcej ludzi pod komendą。戦う力を持つ者が増えるというのは、選択肢が増えることにつながっていると私は思う。騎士団員が駆けつけるまでの間だけでも、民が自衛できる力を持てば、死傷者はずっと少なくなるのではないかと。どうだろうか。W sumie już mieliśmy event, w którym ludzie zaczęli organizować pospolite ruszenie. Soka, so omotte kureru ka? Yokatta. Avaro ga douii shite kureru nara...希望者を募った時に寂しい思いをせず済みそうだ。うん、ありがたい申し出だが、剣は場所を選ばない。実戦がそうであるように、どんな状況でも対応できるよう訓練しなければ。そういう意図を持って、今も騎士団の訓練では広場を使用させてもらっている状況だ。その論は一理あるように思う。アバロ、あなたは覚えているだろうか。私は現在フィアを主として定め、城塞を守る役目を自身に課している。私にとっての主とは、道を示し、導いてくれる存在だ。その点で、あなたはいつもその言葉、その行動で
Biorąc pod uwagę, że Avaro jest młodszy, to trochę takie Aby Zawaro przynajmniej poszło ci lepiej niż chronienie twoich dwóch poprzednich lordów. Do przypomnienia. Girsh teoretycznie też był jej lordem, więc. Fajnie, fajnie. Dobra. Nic ciekawego w sumie. Avaro podglądał Kisnir na treningach. W sumie podglądał, po prostu oglądał. Potem poszedł po treningu z nią pogadać. Coś tam zaczęli gadać. Że w sumie Avaro powinien być jej lordem, że ona obiecuje jemu posłuszeństwo, bo on ją tam jakby jest jej natchnieniem i takim bla bla bla, dobra, nieważne. Co tam jeszcze? Idziemy. Nie, momencik. Chciałem zobaczyć, czy mamy coś w twierdzy do zwiedzenia. Chyba wszystko mamy zrobione, tak. Jedną z miejscówek, której nam brakuje, to nadal jeszcze nie sprawdzałem, czy jesteśmy w stanie to ogarnąć. Później to sprawdzimy. Był Excavation Site. Powinniśmy być w stanie już sobie poradzić z tym. 42 poziom. Nie ma na nic odporności. Momencik, Roselin. Dałem ci nową broń. Rockdoll. Troszkę lepsze obrażenia. Sniping Stone ma range 4. Ma mniejszy hit. Momencik. Zobaczmy szybko, czy możemy to zupgrade'ować jakoś. Dla Roselin przydałoby się jakaś lepsza broń. Tyle rzeczy. Dobra, Rock Doll, Airstone tylko wymaga, super, bo akurat ich mamy dużo. Siła zwiększa jej. Ciekawe. Po co siła Roselin? Dobra. Dobra, to jeszcze raz. Excavation site. No i dobra, tak. Przede wszystkim Roselin. Rockdoll. Tarcza jakoś. Mam jakoś lepsze utarczę, co? Coś, co by ci agility nie zabierało. Dobra, chyba to jest najlepsze na razie. Dobra, tutaj jest ten gość.
Momencik, czy możemy teraz przywołać przez ścianę duszki? Chyba nie. Dobra, więc to nie był dobry wybór. W takim razie najpierw przywołajmy ciebie. Upewnijmy się, że masz Resurrect 3. Teraz masz. Capture nie będzie ci potrzebny. Ciekawe, czy to jest demi-human. O nie, to chyba nie jest, nie liczy się jako demi-human. 4 gwiazdki. Dobra, to jeszcze tak. Teraz druga lalka. Czy masz wszystko, co się przydaje? Warpal Counter może ci się przydać. Plus 10 atak przeciwko Oni. To się może przydać. Dobra, Rosalyn tutaj. I ty tutaj. I zobaczymy, kto zginie, bo on ma ten atak swój. Dobra, Magic Bullet największe obrażenie. Nie, Hades Blast największe obrażenia zadaje. Chociaż tutaj ma dużo mniejszą obronę. Dobra. Matematyka. 6. 26. A tak to nie będzie chyba 26, nie. Dobra, Hades Blast. I nie zgin. Od Insadet. Dobra. Zapomniałem o reszcie przeciwników. Z nimi też się będziemy musieli zająć. Ponieważ chcemy mieć 100%. Dobra. Weźmy jakąś grupę ludzi. Dajmy im wszystkim Fool's Meal. Dobra. Ty możesz wziąć jeszcze swój atak obszarowy. Ładnie. Tak właśnie, tutaj oni mają oni dwa, ale chyba mnie to już nie za bardzo nie obchodzi, nie. Wszystkich po prostu mordować full z milem najlepiej. Ty możesz. Możemy też ci coś dać. No. Fool's Meal jest fajny. Dobra. Kto jeszcze mały poziom ma? Ty. Dobra, komuś chyba będziemy musieli zabrać. Ty, nie potrzebujesz. Ty. Fool's Meal. Najlepszą broń, jaką masz. I do boju. Dobra, teraz z tobą. Tak, generalnie chcemy cię atakować raczej. No tak, które twoje ataki mają insta death? Dark Sphere. Ten, tak. Ten atak dystansowy ma insta death. Nie zadajesz zbyt dużych obrażeń. Tak, źle ich ustawiłem trochę. Dobra.
Spiritual Slash i pokaż nam, na co cię stać. Dobra. Zobaczmy, jak to twój Poacher wejdzie. I najlepiej nie zgin. Ciekawe, że nie oddawał. Okej. Może to jest tylko wręcz? Nie. Nie rozumiem, dlaczego nie atakował jej z powrotem. A, bo ona ma... Może to jest dlatego, że oni mają plus 6 odporności na dark, więc nie chciał ich atakować, żeby nie zadawać obrażeń z powrotem. Dobra, skoro już jesteśmy w takiej sytuacji, że masz prawie nic chapców, to capture attack, zobaczmy. Dobra. Pierwszy z nich złapany. Tutaj jest jeszcze drugi, chyba trzeci też jest. W sumie nie wiem, czy tam jest trzeci, zobaczymy. Dobra, jeszcze komuś tutaj do pomocy. W sumie możemy parę Yuiki też przywołać. Yuikom się przydadzą doświadczenie. Na przykład tobie. Dobra, kto jeszcze chce doświadczenia z Yuików? Karina. No dobra, oni będą po kolei wszystko czyścić. Fija nie powinna być potrzebna. Dobra. Burst of Light. Prawie ich to pozabijało. Prawie robi wielką różnicę. Zgarnij go. Dobra, i teraz tak. Czy możemy to załatwić tylko nimi? Chyba powinniśmy być w stanie. Zadajesz fizyczne obrażenia, a to dark. Próbujmy tak załatwić, że wyślemy tylko ich i oni się będą z nim bić. I mam nadzieję, że on nie będzie im w stanie w ten sposób nic zrobić. A Rosalyn zostanie z tyłu. A, dobra, Broken Hammer. To się przyda, bo trochę zużyłem ich na ten upgrade broni dla Rosalyn. Do przodu, bo w ten sposób więcej terenu zajmujesz. Właśnie. Możesz go zabić pięściami? Chyba możesz. Przedać ci jakiś atak, który mniej many ci zużywa, bo... Bo tak ci się bardziej przyda. Dobra. Na takich małych można coś wyfarmić. Jesteś.
Próbują nas tutaj flankować. Nie uda im się to. Czy ty byś się bardziej przydał? Bo w sumie w tamtą stronę jest więcej do kopania. To pójdziesz tam. Dobra, natomiast wy. Void Shower. Tak, nie odpowiada. Bo wie, żeby tylko ich leczył. Więc używając tylko ich, w sumie to jest chyba najlepsza strategia. Przynajmniej nikt nam nie zginie. Przy okazji ty trochę doświadczenia zdobędziesz. Zawsze niemniej trochę ciężko zdobywać to doświadczenie, bo nie zadają zbyt dobrych obrażeń, więc... Dużo Broken Axis Bow rzucają. Fajnie, się przyda. Dobra, to naprzód. Bez użycia skilla nawet może go zabić. Flame straight. Nie da się go zabić. Dobra, to nie była najlepsza ścieżka, ale czasami się tak zdarza. Dobra. Ty może poczekaj. Okej. Oni nie powinni zbyt dużego problemu stanowić. Chociaż jeżeli zadają Void obrażenia, to może być gorzej. Stone Fist. Nawet Karyna całkiem niezłym wojownikiem się zrobił. Ej, dobra, jak zauważyliście, ten budynek, który zwiększa nam drop rate o 1, działa również na przedmioty rzucane przez przeciwników. Więc to fajnie. Znacznie to przyspiesza farmienie różnych rzeczy. Dobra, zadajecie Void Damage. Najpierw musicie trafić. Dobra. Ty masz dla nich niespodziankę. To odwróciło losy bitwy. Dobra. To go zabije? Chyba powinno. Chociaż momencik. Ciekawe, czy chciałbym ich łapać. Zaraz zobaczmy. Trzygwiazdkowe oni. To tak. Chyba trzygwiazdkowy chciałbym łapać. Dobra, zapomnij tego, po prostu capture attack.
I ty też. Oni, dobra, to się może przydać. Dobra. Teraz tak. Ty tutaj. Nie tutaj. I pójdziesz. Szybko to ogarniemy i będziemy mieli 100%. Riff of Elune. Nie pamiętam, co to było. Zobaczymy. W sumie takie fajne uczucie w takich grach starych. Klasycznych RPGach bez lewych scalingu, że wracasz do starej miejscówki i totalnie niszczysz wszystko bez najmniejszego problemu. Dobra. Ty najpierw tutaj. Powinieneś w stanie dokończyć robotę. Być w stanie. Dobra. Zobaczymy, może się na coś przydadzą. Dobra, ty natomiast... Bouncing Snowman. Pewnie goście zaatakuje w odpowiedzi niedługo. A ty tutaj, dobra, i powinniśmy już mieć zaraz 100%. Czy tamtego jednego oni musimy, tamtych dwóch oni musimy rozwalić. Dobra, dokładnie, tak miało być. Dobra, zbierajmy jeszcze te kamienie. Nie pamiętam, co w nich było, ale zobaczymy. Ty tego szybko wykończ. Dobra. 100%. Dobra. Karina tutaj. I jeszcze tam jedna miejscówka. Dobra, poszło łatwiej, bo zapomniałem, że oni są... teraz odporni na Dark, więc im nie będzie mógł nic zrobić. Jak za pierwszym razem z nimi się bawiłem, to tak. Nieszczęśliwy insta-def, jak wchodzą... Crystal Gem... sobie nic... Scrapu trochę brakowało, ale okej. Okay. To jego insta-def, jak wchodzą, to tak. Jak zabiją Rosaline, to od razu zdejmują również Summony i potem trzeba zużywać ten przedmiot od wskrzeszenia. Tak, trochę jest to irytujące. Czekaj, Brief of Elysium. Czy to nie było coś tutaj? Brief of Elysium, Goddess Charm Stores. Ale dobra, ale dla kompletności raczej to zabrałem. Mamy dużo tych rzeczy, których nie chce mi się patrzeć, komu by to dać. Coś jeszcze? Premium Clay? Ciągu nie. Poza tym, na razie tyle. Dobra. W następnym odcinku chyba pójdziemy odwiedzić tą miejscówkę ze smokami. No, była tutaj. Coś w niej jest ciekawego? I nie za bardzo. Pearl Steel trochę nam cały czas brakuje. Ale poza tym to nie za bardzo. Dużo jest różnych przeciwników, postaram się ich trochę połapać. A tak, to jeszcze muszę trochę ten zamek pofarmić. Trochę jeszcze aniołków mi brakuje do różnych treningów Yuiki. No i dobra, a w międzyczasie jeszcze będę farmił tak tutaj.
Jest dużo wysoko poziomowych przeciwników, których chcielibyśmy trochę pozbierać. No i dobra, fajnie, że mamy te właśnie już przedmioty, które nam umożliwiają takie szybkie farmienie. To plus drop amount razy 2 jest świetne, zwłaszcza z Fullsmillem. Łącznie tak 4 razy więcej rzeczy ekstra. Dobra, ale na dzisiaj to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!